Okej. Jesteśmy. Włączmy sobie wszystko. I mamy pierwszy odcineczek Wiedźmina 3. Początek. Wiedźmin 3. Początek. Łączy się, łączy. I co, nie włączy się? Foszek? No patrz, foszek. Dobra, zamknijmy. Włączmy jeszcze raz. I mamy. Kontynuuj, nowa gra. Co do początku, nie? Nowa gra plus. Krew, pot i łzy. Będzie super trudna. Spróbujmy. Przegrany godzin gry w tą grę. Nieprawdopodobne, ile ja mam przegranych. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Dobra, przyjmę sobie, że muszę oglądać. Są bardzo złe. Bardzo złe rzeczy. Pokazane. Naga. Naga kobieta. Nie możemy tego pokazać. Zobaczmy, już zobaczmy. Jakie mam ustawienia. Myślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Chcemy jeszcze brakowało mi czas. Ja też tęsknię. Tęskniłaś? Serio? Czy to
tęskniła za mną, Yennefer? Jak to możliwe? Ty tęsknić? Przecież to się nie da. Co? Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Bieliznę. Jak ty nie masz bielizny, kobieta? Przecież nie nosisz, to mówiłaś. Okłamałaś, czy co? Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. Wiedźmin dalej jest najlepszą grą, w jaką grałem. Z czystym sumieniem można powiedzieć. I po prostu pokonuje wszystkie inne gry. Kończy ci się sok. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Nie ma problemu. Nie ma problemu, mogę ci przynieść. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. No ładna, trzeba przyznać, nie? Trzeba przyznać, że jest ładna. W ogóle i ogóle. O, to też jest przypracowane. Czemu ja nie mogę biegać? Jak to się biegało w tych rzeczach? Nie mogę na razie. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Trzy lata ma ta gra, dalej wygląda zacnie, trzeba jej przyznać. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Takie nudne te lekcje, że cholera. Pewnie. Ad. Przyprowadź naszą. Rozpuściliśmy ją trochę. Jakie? Mówiłeś. No, trochę rozpuściliśmy. Widzimy się na dole. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cień masz nad czym pracować. Może jak... Myślisz, że... No ale bardzo... Dobra, rozumiem. Wiem. Ścigajmy się. Przeprosiny nie wystarczą. Masz... Nie. Koniec... O. Idzie... Jestem na dole. Chyba jak spadniesz. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroku. Idź mi je. I kurwa nie potrafisz. No przyjdę. Co ty jeszcze chcesz ode mnie? Ja nie potrzebuję drobiny. Masz co? Że bardzo... Przecież... Czemu od razu nie powiedziałaś, że... Nie wykorzystuj. No. Dobra. Znowu. Nie wy... Jak my... Przejdźmy od razu. To sobie zobaczę. No! Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica.
Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Następnym razem? Chcesz? Nie! Czy mogę ci pomóc? Can I help you with something? Or no? Jesteśmy. Jedź mi trochę zarosłeś, chłopaku. 1272. W porządku? Przybimy sobie, bo już tam widzieliśmy. Nie, długo. Tak, gdzieś to widział. Chciałbym się Kermorhen. Tris? Tris? Nie, jak to Tris? Znajdź. Nie znam Tris. Pierwszy słyszę. Znajdziemy. Ona... Sam nie wiem. Spok. To by... trenował... Nie było. Nie. To ty... Właśnie. Zawsze nauczy. Za... Pora chwila. Jechać. Nic. Nie. Ja... A o co? Chodź. Wraz... Czekaj. Słyszysz? Słyszę. Przeszły wojska tam trupojady. Jedźmy zanim więcej ich się zleci. Jedź, krew. Aby go dosiąść, okej. Pieniądze były schowane? Ptasia czaszka z czarnego kryształu. Coś mi mówi, że należy do jej. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii.
Zobaczymy, jaki będzie odzew od was po pierwszej części. Jeśli będzie pozytywny, to pogramy dłużej. Ciekawy też jestem kawką Deliverance. Trzeciej osoby, moda z trzeciej osoby. Może być coś ciekawego. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba królestw Radovida. Po Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć. Może ci się odechciewa. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Jeśli miałbyś szczęście. A pewno. I mów. Co strop? Tak jak Aszu. Siostry. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Nie, ale. Tu w białym sadzie jest. Poza. Niezły po. Do gospody w białym sadzie. Zrobimy przerwę w tym miejscu. Wolnie. Przerwę w tym miejscu.